samych czterech sal ekspozycyjnych rozrosliśmy się do 10. A do chwili obecnej w naszych zbiorach jest około 2,5 tysiąca materiałów. Nie zobaczymy wszystkich, część jest w magazynach. Charakteryzuje to miejsce, gdzie jesteśmy na mapie naszego kraju pod kątem kapeli. Na Beskidzie Śląskim i Żywieckim górują instrumenty ludowe. Mamy w tym wypadku na Beskidzie Śląskim gajdy śląskie. To są właśnie ten instrument tutaj w gablocie. On jest z futerkiem na zewnątrz. Ma miecz. Potem są sekundy, czyli dwójka skrzypiec, który wtóruje temu dźwiękowi. A i basy nadają rytm całości zespołu. Najbardziej znana muzykująca kapela do dzisiejszego dnia to jest kapela Trybunic Tutków, właśnie z okolic Zakopanego. Skrzypeczki, w tym wypadku trzystrunowe, w późniejszym okresie również czterostrunowe. I one zostały wyparte przez skrzypce, dlatego że takie masanki trzeba było własnoręcznie wykuwać sobie, żeby na niej grać. W przypadku skrzypiec wystarczyło kupić gdzieś skrzypce, zrobić przewiązanie i już mamy sprawny instrument, którym można było grać. Również za alkohol. Tego typu kapela stała się popularna od początku XX wieku. Sprawiało, że sam instrument stał się dosyć mocno popularny. Drugim plusem był też taki, że to w tym wypadku harmonista wybierał, z kim gra. I on był szefem całego zespołu i on dzielił kasę pomiędzy pozostałych muzyków. To szybciej pójdzie. Chodzimy do sal bocznych, to trzeba znaleźć sobie kawałek mniejsza przestrzeni w dużym stole i zaczęli szukać pomiędzy nimi jakichś powiązań, jakichś łączników, coś, co ich wszystkich do siebie łączy, tak? Byśmy zaczęli je grupować i wyszłyby tak naprawdę cztery grupy instrumentów. Może być też drewniana. Same bębenki. To w większości wypadków jedynie instrumenty rytmiczne, czyli one wygrywają rytm. Ale mokrą ręką. Powstaje tarcie. Jest instrument, który tak naprawdę w różnych częściach świata się różnie nazywa. Tutaj w tej tradycyjnej kapeli nazywają się harmonie, a to dlatego, że mają rzędy klawisze. Zobaczmy, powstała harmonia pedałowa. W tym wypadku harmonia grała dzięki pracy nóg, nie rąk. Muzyk siedział, naciskał klawisze, tak naprawdę sobie wytrzymywał w tym wypadku całe wesele siedmiodniowe, jak już to określiliśmy. Takie profesjonalne, nawet 72 elementów sklejano, formowany w jedną całość instrument, dusik potrząsając, tak żeby wygrać prosty rytm. Basy. Dzięki strunie to są kordofony. Tu mamy areofony i idiofony. Areofony to instrumenty, które grają dzięki powietrzu. Nawet Gerson w podpisie swojej akwareli, zobaczcie, podpisał kobzia. Gdzie w rzeczywistości kobza jest instrumentem strunowym. Przypomina gitarę, mandolinę. Kształty bezotworowe, czy to drewniane, ceramiczne, gliniane. Robić sobie pierdziela. Czyli drożne wiosenne. One były bardzo łatwe do ściągnięcia, właśnie te kory, część korowa, w sposób spiralny. Potem robiło się właśnie taki rożek, wkładało się z tyłu gęsie bądź kacze pióro i tak długo jak były świeże, wydawały dźwięk. Jakieś kły. Bardzo fajnym takim twórczym materiałem jest czarny bez. On jest w środku mięciutki, można go spokojnie wydłubać sobie, zatkać z jednej strony, zrobić nacięcie w kształcie półksiężyca i już mieć prostą piszczałkę. Nazwa trudna, a tam się kryje nic innego jak instrument, który daje dźwięk dzięki materiałowi, czyli przykładowo przechodka. Drewna, miękkiego i twardego. Daje. To też jest kołatka. Tak.
kołatka i ona również daje dźwięk, dlatego że jest twardy rodzaj drewna wykorzystany. One miały wszelakiego rodzaju wielkości, mniejsze, większe, więcej młoteczków, mniej młoteczków, formy, czy to skrzynkowe, czy to taczkowe. Zdawał jamczary, jak ciągnął przykładowo sanie w zimę, żeby miał możliwość ostrzeżenia, że jedzie, bo raczej się nie zatrzyma i lepiej mu zejść z drogi. Po prostu jak kij potrząsany do opowiadania. Nie było winch w takiej formie użytkowej dla naszych gości. To część mieszkalna w latach 1470-1480. Za czasów przygłowieckich, czyli rozumiem. Zagrać jak na tradycyjnych skrzypcach. Niestety nie gram na skrzypcach, to od razu Państwu mówię. Struną. Jeżeli będziemy szarpać strunę, gdzie jest nutka i podążać ze ścieżką od góry do dołu, wygramy melodię. Niech Pani spróbuje. Nie, dziękuję. Dziękuję. Okej. W zależności od tego, jak mechanizm został ustawiony, taka melodia. Lutniczego. Czasami na zasadzie prób i błędów dłubali instrumenty. Czasem te instrumenty wychodziły naprawdę piękne, przyjemne dźwięki. Podobne do gitary. A tę formą widzieliście na zasadzie gitaro, lasko skrzydła. I to pokazuje, które dźwięki muzyk najczęściej wykorzystywał. Jeżeli ktoś gra na instrumencie, używa się te wysokie, pustynne dźwięki w porównaniu do tych klasycznych dźwięków, które gra się w muzyce klasycznej. Zniesione w 1470-1480 roku jako siedziba rodowa w Sylwowieckich. Wieża. To jest miejscowość obecnie na Białorusi, wcześniej Litwa, gdzie mieli siedzibę rodową do Skarbu Królestwa Polskiego. Stopniowe niszczenie, ścielnice z herbami od Rowąż. Po jednej stronie jeszcze jest herb Topór i niestety herb Łabądź nie dotrwał do dnia dzisiejszego. Wszelakiego rodzaju rzeźby, które...